Wszystkim z tej strony Urgot i witam Was na takim na streamowym openingu. Także jeżeli jest ktoś, kto oglądał to na streamie, to pozdrawiam serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, że widzieliście to na żywo. I dzisiaj sobie otworzymy 11 skrzyneczek, ze względu na to, że jak widać tutaj wyżej wjechały bardzo fajne donate w trakcie 24-godzinnego streama. No właśnie. Dodajcie mnie potem Pejungle Phoenix BTW, liczę, że dożyjesz do tej drugiej w nocy, żeby cię Nelly zmieniła P. Spoczko, dzięki. No, jak widzicie, mamy dzisiaj bardzo fajne donajciki, dlatego zrobiłem sobie opening. Tak, kupiłem sobie RPki i kupiłem sobie 11 skrzynek. Tutaj ludzie się witają z YouTube'em. Wszyscy się witają z YouTube'em. Jacuś, Artix, Atrix, znaczy Blue Babe, Patryk, Maciek, Julita, mnóstwo ludzi, wszyscy się pozdrawiają z YouTube'em. Tu chyba nawet na privie ktoś napisał hejo, tak, dobra. Dawno nie było openingu, także czas najwyższy mi się zdaje. Także pojedziemy sobie z pierwszą skrzyneczką, dobra. Ostatni opening, pamiętam, że był taki średni, bym powiedział. Mam tu trochę esencji, jakby w razie czego poleciał. Mam jeszcze dwa skiny do pozbycia się, bo nie grałem tymi postaciami, ale zostawiłem je po prostu. Także jedziemy z pierwszą skrzyneczką. O Jezus. O Jezus. Dupy nie urwało mi, tak powiem. Jeszcze ten splashart jest taki paskudny. Desert Trooper Garen. Jego nie mam przypadkiem? Mi się zdawało, że go mam. Nie, nie mam go. Dobra, mam innego. Mam chyba Komando Garena. Dobra, pierwsza skrzynka, taka sobie bym powiedział. Idziemy dalej. Kamila, o Boże, Champion Shard. Naprawdę, musicie mi to robić. To jeszcze na wizji. Jedziemy dalej. O, to jest fajny skin do Soraki. Jarałbym się, gdybym grał Soraką. Wtedy bym się jarał, aczkolwiek nie grał Soraką, także mi to dupy nie urwało. Dobra. Idziemy dalej. Tak, w sensie, nie wiem czy tak. Dawno nie grałem Illaoi. Bardzo dawno nie grałem Illaoi. Ale swego czasu bardzo dużo grałem Illaoi i bardzo chciałem tego skina. Ale czy wrócę do gry Illaoi? Wątpię. Ale zobaczymy. Jezus, ile ludzi się wita z YouTube'em cały czas, na bieżąco. Dobra, chciałem tego skina kiedyś, ale czy teraz chcę, to nie wiem. W ogóle ona ma taką specyficzną rzecz na czole, jeżeli się przyjrzycie. Tak, to nie jest oko wcale. Dobra, zostało 7 skrzyneczek, zobaczymy jak to pyknie. O, tego Volibera mam. Tego już na pewno mam. Tak, mam tego Volibera. Bardzo fajny skin, serdecznie polecam. Dobra, cały czas się ludzie z YouTube'em witają. Kurczę, bela, nieźle. Dobra, zostało 6 skrzynek, zobaczymy co będzie dalej. Tango Evelyn, ją też chyba mam? Nie, mam tu taką dziwną, co ma strasznie spośny splashar, co wam pokażę aż. Bo splashar do tej Evelynki, o której mówię, chyba że jej zmienili. Nie, dalej jest taki. Taki, no. Shadow Evelyn. Dobra, jedziemy dalej. Zostało nam kilka skrzyneczek dosłownie. 5 skrzyneczek. Zobaczymy, czy coś fajnego poleci. Jak coś będziemy rolować na koniec. 5 skrzyneczek. Hej, Champion Shard kolejny. Musiał polecieć w końcu. Dobra. Co się stało? Halo? No. A, mam tę liskę. Szkoda. Pamiętam, w gimnazjum był taki okres, że kupowałem skiny razem z Championem, jak wychodził w paczce za RPG-i. A to, że to było raz na kilka miesięcy, to mogę sobie pozwolić. Dobra. 3 skrzyneczki, a tutaj esencja. Ikonka z 2014 roku z karnawału. O Jezus, ale bieda. No dobra, zostały jeszcze dwie skrzyneczki. Mundo Mundo, to jest fajny skin. Kiedyś grywałem Mundo często na topie i chyba, nie wiem, może wrócę do tej gry Mundo. Dobra, jedziemy jeszcze. Ostatnia skrzyneczka. Mam nadzieję, że nie będzie Champion Sharda. No, taki sobie drop póki co. Dobra, jedziemy. Jade Dragon Wukong. Dobra. No nie ma tutaj za dużo skinów do postaci, którymi bym grał. Na pewno bym odblokował sobie Illaoi, żeby nią móc grać później. Na pewno sobie przerolujemy skiny, które mam, czyli sobie przerolujemy Eliskę, przerolujemy sobie tego Karakana i przerolujemy sobie, nie wiem, sobie przerolujemy Evelynkę. Może coś fajnego poleci, zobaczymy. I? Esencja? Kenneth, o Jezus, ale paskudztwo. Naprawdę. Ale się zawiodłem, że to zrobiłem. Ile w ogóle kosztuje przerolowanie? O, dobra, będzie mnie stać.
Przykro mi dla wszystkich mainów, tychże postaci, które roluję, aczkolwiek no nie gram nimi, tak? I niestety nie są dla mnie jakoś super. Dobra, jedziemy. Nie, doktor Thresh nie należy do naszej kliniki. Dobra. I? Czy coś fajnego? O! Dobra, to jestem w stanie bardzo chętnie przyjąć. Hekarimem grywam raz na jakiś czas w dżungli, także jestem ucieszony. I dobra, zostały nam 3 ostatnie skiny do przerolowania, chociaż nie wiem, czy je rolować, bo to są jednak, kurczę... Ten mundo jest fajny, ale nie gram tymi postaciami, no. Dobra, rolujemy, no. Zobaczymy. W ogóle jest to osoba, która korzysta w ogóle z tego wzięcia skina na tydzień? Się tak zastanawiam. Dobra, jedziemy. Ostatni reroll na tym openingu. Czy siądzie? Esencja, czyli będzie jakiś legacy skin. Jest! Siadło. To był jeden z niewielu skinów do Kate'ki, których nie mam. Którego nie mam, przepraszam. Czyli to mi tak naprawdę zostaje w tym momencie tylko Pulsefire Kate'ka i Safari Kate'ka do uzbierania wszystkich skinów. Zobaczmy. Skins po kolei. Resistance, Sheriff. Safari nie mam, ale Safari jest bardzo ładnym skinem. Tutaj Arctic Warfare, Officer, Headhunter. A, jest jeszcze ta, dobra. Kurczę, zapomniałem o niej całkiem. Dobra, czyli jeszcze 3 skinów nie mam. Dobra, było więcej niż myślałem. I co do tej Eloy? Nie wiem, czy ją rolować. Czy w sensie nie wiem, czy ją brać, bo Eloy grałem kiedyś, a teraz bym ją wziął tylko ze względu na sentyment. Także... Póki co niech sobie tutaj siedzi. I na dzisiaj zakończymy, mi się zdaje, ten opening. Dupy mi nie urwał, szczerze powiedziawszy. No, bywały lepsze openingi, biorąc pod uwagę, że poleciał mi tak naprawdę tylko skin do jednej postaci, którą chciałem tak naprawdę. Do postaci, którą gram, żeby było prościej. Także ten. Mamy za sobą opening. Także dzięki za oglądanie, dzięki wszystkim ludziom, którzy aktualnie oglądają streama, bo jest ich 1500, także pozdrowienia dla tych osób, jeżeli to oglądacie już po streamie. I widzimy się w następnym odcinku, bądź openingu, zobaczymy, co tam będzie takiego. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się i do następnego. Cześć!